Dzień dobry, nazywam się Przemysław Zawodny. Jestem kierownikiem laboratorium badawczego TIWR Island w Poznaniu, gdzie eksperci testują jakość produktów. Produktów, które zazwyczaj używamy dla przyjemności albo sięgamy po nie z konieczności. Zwykle nie zastanawiając się, czy ktoś sprawdził bezpieczeństwo lub jak długo będą działały. Jednym z takich produktów, o którym będziemy mówili, jest klapa sedesowa. Już teraz możecie na kanale Testerzy Jakości zobaczyć, jak taką klapę testowali testerzy. Jednak ja chciałbym powiedzieć, jak taka klapa weryfikowana jest w warunkach laboratoryjnych. Przechodząc do łazienki lub toalety, nie zastanawiamy się, czy siadamy dobrze, czy siadamy poprawnie. Zdecydowanie coś innego nas wtedy zajmuje. Wchodzimy, siadamy, chwytamy gazetę lub tablet, no i cieszymy się zasłużoną chwilą samotności. Ale są ludzie, którym nasza klapa nie jest obojętna, którzy niezłomnie, wytrwale sprawdzają, czy 10 tysięcy razy klapa się otworzy i zamknie. Którzy weryfikują, czy jesteśmy bezpieczni i czy niezawodnie nasza klapa będzie pracowała. I właśnie o takich testach i o ich działaniu będziemy mówili w tej chwili. Pierwszym testem, który przechodzi klapa, jest test obciążenia. Naszą klapę obciążamy ciężarem 150 kg. Przykładając ten ciężar specjalnym workiem, a następnie z boku klapę siłownikiem z siłą 200 N przepychamy. Bo nie zdarza nam się usiąść zawsze idealnie, bo czasami się poprawiamy, przekręcamy i właśnie ten test odzwierciedla to nasze zachowanie. Kolejną rzeczą jest wytrzymałość klapy. Również specjalnym workiem dynamicznie opuszczamy i podnosimy 75 kg na klapę. Tak 30 tysięcy razy, dokładnie 30 tysięcy razy. Bardzo łatwo przeliczyć, jak to się odnosi do rzeczywistości. Weźmy pod uwagę 4-osobową rodzinę i 5-krotne pójście do toalety przez każdego użytkownika. Biorąc pod uwagę cały rok, daje nam to 7300 cykli rocznie. Czyli 30 tysięcy cykli to więcej niż 4 lata. I tyle samo cykli, czyli 30 tysięcy sprawdzamy, czy nasza klapa się zamknie i otworzy. Następnie sprawdzamy działanie klapy nawet wtedy, kiedy nas nie ma, bo w łazience jest specyficzny klimat, jest tam wyższa temperatura i wyższa wilgotność. I tutaj w laboratorium wkładamy klapę do specjalnej komory klimatycznej, gdzie warunki są zdecydowanie gorsze niż w rzeczywistości i weryfikujemy, czy nasza klapa w tych warunkach klimatycznych wytrzyma długi okres. A zadanie, które przed nią staje, jest całkiem poważne, ponieważ temperatura i wilgotność w naszych łazienkach zazwyczaj jest wyższa niż w reszcie naszego mieszkania. Zatem, kiedy idziemy do sklepu i wybieramy klapę sedesową, zwróćmy uwagę na to, jak ona jest wykonana, na jakość detali, ale również na to, czy nam się podoba, bo nasz gust jest również ważny. Zwróćmy uwagę na to przy wyborze klapy sedesowej, bo nasz wybór może okazać się zwykłą klapą. Zapraszam wszystkich na kanał YouTube Testerzy Jakości oraz na stronę www, gdzie znajduje się baza wiedzy, w której znajdziemy wiele interesujących informacji o klapie sedesowej, ale również o wielu innych produktach.